będą motywy rytmiczne. Wyklaszczę dla Was rytm. Waszym zadaniem jest go po mnie powtórzyć oraz wypowiedzieć naszym kodem, czyli ćwierć, 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 po dwie, po dwie, po dwie, po dwie, szesnasteczki, 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 co jeszcze było? Pół, pół, cała nuta. Czy już wiemy? Podobnie jak z motywami melodycznymi, będzie wyglądało ćwiczenie w ten sposób, że najpierw wyklaszczę, chwila przerwy dla Was na powtórzenie, po czym ja zrobię poprawną wersję. Uwaga, tam, 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 tam. Po dwie, po dwie, ćwierć, ćwierć. Oj, przepraszam, chyba się pomyliłam, bo wcześniej pokazywałam ćwierć nuty z klaskaniem. A tutaj szesnasteczki. Wróćmy jeszcze raz. Raz, ta-tam, ta-tam, tam-tam. Po dwie, po dwie, ćwierć, ćwierć. Szesnasteczki, szesnasteczki, ćwierć, ćwierć. Po dwie, po dwie, pół. Teraz zrobić tak, że rytm, który wyklaszczę, wykonam, będzie dwa razy dłuższy. Uwaga! Po dwie, po dwie, ćwierć, ćwierć, szesnasteczki, szesnasteczki, pół. Pół, pół, szesnasteczki, szesnasteczki, ćwierć, ćwierć. Ćwierć. Bardzo dobrze. Posłuchajcie, mam dla Was taką propozycję, że nawet poza tym nagraniem możecie robić takie ćwiczenie samemu. Jeżeli chcecie, żeby cały czas w tle był utrzymywany puls, to możecie włączyć sobie muzykę, tak jak ja teraz. Jest ona dostępna w internecie. Ja link do tej muzyki włączę pod